głównym symbolem takich rozczarowań była niewątpliwie Republika Machabacka, którą Kurdowie, korzystając z chaosu po II wojnie, utworzyli w 1946 roku na terenie Iranu. Mieli wtedy za sobą poparcie Stalina, który, chcąc dorwać się do perskiej nafty, wykorzystywał ruchy separatystyczne. Republika Kurdyjska przetrwała zaledwie rok, gdyż zduszona została przez Persów po tym, jak Stalin pod presją aliantów wycofał się z Iranu. Obecny pomysł referendum polega na tym, że to właśnie Kurdom z enklawy w północnym Iraku zawdzięczać należy głównie zwycięstwo nad IS w tych rejonach. Mimo to w obawie przed destabilizacją sprzeciwiają się temu ostro nie tylko Teheran, Bagdad i Ankara, lecz także ubierający to w piękne słówka Amerykanie i Europejczycy. Tak więc faktycznie jedynym sojusznikiem Kurdów w tym momencie jest Izrael. Oni zaś, podobnie jak Izraelczycy w 1948 roku, nie przepuszczą jedynej historycznej okazji wybicia się na niepodległość.